Dzień dobry. I can play defense or midfield in the past. I play the both positions. The decision is made by the coach. Bruno! 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 Adrian Budka! Adrian Budka! Adrian Budka! Adrian, tak się złożyło, że minionej wiosny poza awansem zespołu, poza wspólną radością, ty osobiście, jako zawodnik, nie możesz zaliczyć do super udanej dla ciebie. Natomiast ten okres przygotowawczy, te mecze sparingowe wyraźnie pokazują, że Adrian Budka nie powiedział widzowi ostatniego słowa. No tak, bardzo się cieszę z tego, że przyjdzie mi grać kolejny sezon dla Widzewa z wami. Będę robił wszystko, by pomóc tej drużynie i by było jak najlepiej. Dziękuję. Łukasz, w trzeciej kolejce Ekstraklasy Widzew zagra w stadionie z Wisłą Kraków. Z czym się kojarzy ten zespół? Za czasów był jeszcze w Wiśle Płocku, debiut właśnie z Wisłą Kraków. Wtedy przegraliśmy 2-0, mam nadzieję, że teraz będzie na odwrót. Dziękuję. A jak zauważyliśmy, Widzewie Łukasz lubi grać przeciwko Wisłą. I oby tak było również przeciwko tej Wiśle z Krakowa. Wiążemy z nim duże nadzieje. Wiązaliśmy, kiedy przychodził. Zdaje się, że jest coraz lepiej. Koledzy z zespołu mówią na ciebie Duka. Stąd się wziął ten pseudonim? To pochodzi od mojego nazwiska. Moi przyjaciele w Bosnie mnie tak nazywają. Myślałem, że o co innego chodzi, ale on wcale nie Duka, także... 25! Piotr Kuchlis! Jednak zaczynacie rozgrywki z Mistrzem Polski, z Lechem Poznań. Parę drużyn by pewnie ciut się przestraszyło, ale Lech ostatnio nie ma super pasy. Przegrali z Rejonem ze Spartą, przegrali wcześniej z Azerami, przegrali teraz z Jagiellonią Białystok. Czy do tych wyników przywiązujesz jakąś wagę? Na pewno mecze są nierówne i trzeba będzie zagrać pełne zaangażowanie w tym meczu, żeby odnieść zwycięstwo. Na pewno te wyniki dają do myślenia i na pewno nie będziemy na stresnej pozycji przy tym meczu. Panie drodzy, osiemnastka, bez której trudno sobie wyobrazić zysku Widzewa, musieliśmy sobie bez niego radzić w końcówce wiosny. Michał Gasparka! No i właściwie jedno pytanie, z którego no nie ma innych ważniejszych do ciebie. Windaugas, czy jesteś już w pełni zdrowy, w pełni sił i naprawdę przygotowany na 100% do tego sezonu? Kontuzja na długo się wyłączyła niestety z rozgrywek. Jestem już zdrowy i jestem gotów do meczu sobotniego z Lech Poznań. Fernando Riero! Numer 14, Krzysztof Ostrowski! Krzysztof, troszkę ci przeszkadzały kontuzje przygotowania do tego nowego sezonu. Jesteś w pełni gotowy, w pełnym gazie do gry już w Ekstraklasie, no, o której tak jak inni koledzy marzyłeś przez te pierwszoligowe miesiące. No niestety nie, jeszcze 2 tygodnie będę rehabilitować się. Dopiero po tym okresie zacznę trenować z zespołem. No mam nadzieję, że wniosę dużo do rywalizacji, bo ona jest bardzo potrzebna. I tym lepiej będziemy dzięki temu grać i będzie dobrze. Dziękuję. Krzysztof Ostrowski! Rafał Grzelak! Jesteś u siebie! Ej, Rafał, jesteś u siebie! Jesteś u siebie! Ej, Rafał, jesteś u siebie! Jesteś u siebie! Ej, Rafał, jesteś Paweł Grisiok! Chłopaki z drużyny mi powiedzieli, że w tym stadionie atmosfera jest fantastyczna i jeszcze bardzo cieszę na Lech te 3 punkty z domu zdobyć. Paweł Grisiok, dzięki. Rafał Sędosiński.
Pixie. Rafał, pracowałeś i cały czas trenujesz w tej chwili z pierwszą drużyną Widzewa. To jest dla ciebie dobre doświadczenie, sporo dzięki temu zyskujesz? Witam wszystkich serdecznie. No, oczywiście dzięki treningom z pierwszą drużyną czuję się pewniej. Jestem zawodnikiem może bardziej doświadczonym niż inni i na pewno to zaowocuje. Dziękuję bardzo. Brawo Serwaczyński! Brawo Serwaczyński! Numer 26! Numer 20! Także napastnik! Przemysław Oziębała! Precious Nakulma! Darwinasa Sernasa! Dwa lata z rzędu najskuteczniejszy strzelec tej drużyny. Teraz jeszcze musi troszkę powalczyć z kontuzją, a nie tylko z rywalami na boisku. Ale bardzo, bardzo w niego wierzymy, ja w każdym razie na pewno. Numer 11, Marcin Robak! Andrzeju, no co, trzeba się przywitać z publicznością na dzień dobry po kilku latach niesiedzenia w tej roli na tym stadionie. Witam wszystkich serdecznie. Ja nawet dużo nie muszę mówić, ponieważ zawodnicy już wszystko wam obiecali. Jeźdź, trzymajcie teraz za słowo. No dobra, ale nie wykręcaj się tak. Słyszałem, są dobrze przygotowani, strzelą bramki. Tylko dotrzymać słowa.